Słowa Pana Jezusa. Alicja Lęczewska zapisała 14 września 1989 roku o godzinie 6:20 w uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego. Wszystko w życiu jest łaską. Jedni mają łaskę zdrowia, drudzy cierpienia. Jedni wygody życia, drudzy trudu. Jedni urody fizycznej, drudzy kalectwa. Jedni inteligencji, drudzy niedorozwoju. Wszystko w życiu jest łaską daną po to, by prowadziła do mnie. Jak myślisz, czyja miłość jest piękniejsza? Tego, który kocha, by otrzymywać, czy tego, który kocha, by dawać? Jak myślisz, który dar miłości jest większy? Ten, co przychodzi łatwo, czy ten, który wymaga wysiłku? Jak myślisz, który człowiek mniej narażony jest na szatański grzech pychy? Czy ten, który posiada urodę ciała i bystrość umysłu, a który wyzwala w innych więcej dobra i sam nie grzeszy? Pomyśl też nad tym, kogo trzeba bardziej kochać, siebie czy Boga, ciało swe czy duszę swą. Ze względu na kogo i ze względu na co oceniać to, co otrzymałaś, co spotyka cię w życiu? Jak to wykorzystać, by pożytek był większy? Co może przynieść większe dobro, trwalsze dobro? Pomyśl nad swymi reakcjami w różnych okolicznościach i rozważ, o czym one mówią. Poznawaj siebie, swą duszę i jakość miłości Twego serca. Konfrontuj to z tym wszystkim, co obiecujesz, a co czynisz w swym sercu i co uzewnętrzniasz. Czemu i komu służy Twoje ciało, Twój umysł, Twoje serce, Twoja dusza? Zdaj też sobie sprawę, jaka jest Twoja odpowiedzialność wobec tego, co Ci powiedziałem, co wiesz. Czy tylko umysł Twój to przyjmuje, czy także serce? Na jak długo? Czy są owoce w Twym wnętrzu i wokół Ciebie? Czy ich pragniesz, czy może zapomniałaś pragnąć?